Najciekawszą, myślę, rzeczą, na którą się szykujemy, ale niestety w związku z pandemią troszeczkę nam się to przesuwa w czasie, to jest w tym roku wydanie takiego świetnego przewodnika. To jest Złocieniec przewodnik historyczny, zarówno dla turystów, jak i mieszkańców. No ale wciąż czekamy na możliwość organizacji wieczora autorskiego z autorem Jarosławem Leszczełowskim, podczas którego ten przewodnik będzie rozprowadzany. Jest to taka rzecz, której jakby brakowało, myślę, w Złocieńcu, ponieważ Yy, opisuje on. Yy, to jest, jest stworzony. Yy, yy, jest tam zawarte siedem spacerów tematycznych. Czyli turysta, który przyjedzie do Złocieńca, otrzymuje od nas przewodnik i może sobie siedem takich wycieczek yy, historycznych odbyć.